Nazywam się Bartosz Maśli i zapraszam Was do obejrzenia mieszkania znajdującego się na szczecińskim Niebuszewie. Dzień dobry, zapraszam. Witajcie w pierwszym pokoju. Właściciele mieli tutaj sypialnię. Mieściło się tutaj duże łóżko, 200 na 160, po bokach dwie szafki nocne, a z tej strony było jeszcze miejsce na dużą szafę. Jak widzicie, mieszkanie jest raczej w stanie do remontu, odświeżenia, ale nie bójcie się, bo to nam daje parę możliwości. Tutaj podłoga to w zasadzie deska poniemiecka sosnowa, natomiast w czasach komunizmu, czy też w latach 90. ludzie malowali to farbą. Wierzcie mi, że po renowacji ta deska wygląda pięknie i niesamowicie. Jeśli jesteście zwolennikami takiej klasycznej elegancji, klasycznego stylu i jest to coś jednocześnie, czego jest mało na rynku, bo teraz wszyscy lecą białość, szarość, IKEA i te mieszkania są bardzo powtarzalne, a tutaj mamy możliwość tworzenia czegoś wyjątkowego, naprawdę. Pójdźmy dalej, przejdźmy do korytarza. Korytarz jest dość mały. Niestety nie zmieści się tutaj szafa w zabudowie. Tutaj kiedyś oczywiście robiono pawlacze. Natomiast coś za coś. Przez to, że korytarz jest mniejszy, on jest w zasadzie skompresowany. Mamy trzy pokoje, z czego dwa bliźniacze, które nadadzą się na salon, na sypialnię, wedle uznania nawet na pokój dla dzieci. Jeden mniejszy pokój, przejdźmy tutaj, gdzie tak w zasadzie poprzedni właściciele mieli tutaj biuro do prowadzenia swoich usług. Oni tutaj mieli takie miejsce do pracy. Natomiast tu spokojnie wejdzie łóżko 160 z jedną szafką nocną na boku. I jeszcze zmieścimy tutaj, no myślę, że szafę taką 50 na głębokość zabudowaną dość dużą. Więc tu może być małżeńska sypialnia, może być Wasz pokój do pracy zdalnej, co tylko chcecie. I przejdźmy teraz do największego, w zasadzie też do dużego pokoju, bo te pokoje mają układ mniej więcej bliźniaczy. Tutaj mamy wystawę w stronę południową, co też jest fajne, południe, południe, zachód, dzięki czemu mamy światło za dnia. Podejdź, Maćku, tutaj proszę i zobaczmy, jak kiedyś budowano. To nie jest okno w okna. Tutaj mamy duże podwórko, wiatę śmietnikową, miejsce na zieleń. Nie ma ścisku, tak? Nikt nikomu do tej zupy przez okno nie zagląda. I w tym pokoju był salon, mieściła się tutaj kanapa. Tu była stara meblościanka, jak to w czasach lat 90. może niektórzy z Was jeszcze pamiętają. Funkcjonalny mebel, natomiast dość ociężały, można by było powiedzieć, na dzisiejsze czasy. Więc mamy bardzo duży pokój. Kolejna zaleta, mamy ogrzewanie miejskie. Tak? Jest podzielnik ciepła zamontowany. To też jest wada, bo to jest wygoda, nie musimy serwisować urządzeń grzewczych dzięki temu. Przejdźmy dalej. Mamy łazienkę, w której obecnie mamy kabinę prysznicową, natomiast, co jest ważne, pion wodno-kanalizacyjny był już wymieniony. Ciepła woda z piecyka gazowego, co jest oszczędniejsze niż sieć miejska, bo woda w sieci miejskiej no już jest troszkę droga. Tutaj z tej strony mamy muszle. Ja bym osobiście jako fan wanny wolał tutaj dać wannę i przenieść to tutaj ustęp na drugą stronę. Natomiast przejdźmy teraz do kuchni. Kuchni dość dużej. Tutaj była zabudowa wcześniej z dwóch stron, co też widać po tym fartuchu z kafli z obu stron. Natomiast do rozważenia byłoby zrobienie zabudowy z jednej strony, a z drugiej strony możliwe postawienie stołu, tak? Przejdziemy tutaj, zobaczymy coś niecodziennego, bo tutaj właściciele zabudowali sobie balkon. Okna wszystkie w mieszkaniu mamy plastikowe, więc odpada nam już koszt wymiany. Moi drodzy, reasumując, mamy trzy pokoje, dwa duże, jeden mniejszy, który w zasadzie może służyć za biuro do home office albo za sypialnię. Mamy łazienkę i fajną, dużą kuchnię, którą można mądrze zaaranżować. Jeżeli zainteresowała Was ta oferta, śmiało odezwijcie się do mnie. Jeśli chodzi o koszty remontowe, to współpracujemy z ekipami budowlanymi i na pewno możemy przykładową wycenę, dwie albo trzy nawet, w zależności od potrzeb, dla Was sporządzić. Mieszkanie ma bardzo duże możliwości. Według mnie największym atutem jest to, że nie ma zmarnowanej przestrzeni. Jeżeli szukasz mieszkania w zielonej, spokojnej okolicy, jednocześnie dobrze skomunikowanej oraz blisko centrum miasta, skontaktuj się ze mną.